Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen. Ostatnim razem w końcu żeśmy znaleźli tutaj tego pana, nazywa się Skordo. Oraz przejście do magazynu za Zamtuzem. Bądźmy nieco bardziej poprawni politycznie. Nazwijmy to miejsce Zamtuzem zamiast burdelem. Mo smęci na cokolwiek to jest, na jakimś instrumencie. Ale ja wciąż w mieście mam pewne zadania. 3 złote miejsce dla Skordo. Jedną chyba mam, 2 złote misy mogę kupić. Patty chce opuścić miasto. To zaraz do Patty pójdziemy i powiem jej, że jest wyjście stąd. Pierśń Nelsona. Aha, to był ten pierścionek. Nelson był tutaj. Spokojnie, to będę musiał wyjść na zewnątrz. Złoto od Konrada. To trzeba zagadać z Konradem i mu zakosić złoto. Zaginiony ojciec. To będę musiał to pogadać z kapitanem Romanowem. Wziąć złoto od Alvaro, to też trzeba będzie pogadać, wybadać i porozmawiać z komendantem miasta. Skoro jestem tutaj, może pójdę porozmawiać z komendantem. Grad będzie po drodze. Co tam, że go obudzę? W końcu idę w środku nocy. Ale to nic. Ech. Cholerne okna willi. No dobra. O, grzybek. Tak, lubimy grzybki. Czuję mi się po nich bardzo dobrze. O, jagódki też sobie weźmiemy. A właśnie, ja chyba mam jakieś skręty. To, 3 skręty wziąłem. This smells good. Ładnie pachnie. Looks good. Dobra. Jakieś 9 punktów doświadczenia sobie nabiłem. Zatrważająca liczba. You're not coming in here. Commandant Carlos has summoned me. I know. I've been expecting you. O. Then are you going to let me in? Wouldn't be doing my job if I didn't. A co to za budynek? What's this building? It's our guardhouse and the headquarters of Carlos, the commandant of the town. Okej, to jak zostać wojownikiem zakonu? Opowiedz mi swoją historię. How did you become a warrior of the order? I volunteered. Conscripts usually get sent to the temple ruins after training. I'd rather take guard duty in town any day of the week. They actually tried to make me become a mage. A mage? I mean, really? All that messing around with magic. It's not natural. Skoro tak. Yes, Carlos. Hello. Finally, I get a look at you. I wish I had spoken to you sooner, before you decided to band with criminals. Your talents are wasted with them. Still, your choice is made. Okay. Nie będziemy pytać o zadania od Carlosa. Don by mógł na to krzywo popatrzeć. A przecież z jego bandą chcę wojownik zakonu. Myślałem, że jakieś ziółko. Chociaż z tych wojowników też niezłe ziółka mogą być. No, Lili, kochani.
Chciałeś mi zapewnić niezapomnianą noc. Niestety musiałem gonić jakiegoś cosia. Dobra, Patty, jesteś najbliżej. Pogadajmy z tobą. Myślałem, że ktoś na ławce złoto zostawił. Wasil, prostytutka, strażnik, Waller, Filus, Ingar. A z Ingarem będzie też inna opowieść. Patty, moja droga. Co do twojego ojca? About your father. Znalazłem przy Eriksonie ten klucz. I found this key on Erikson. Show me. I don't recognize this, but it has my father's initials on it. He marks his territory. I think he'd have carved his initials into me given the chance. This key's a start, but it's useless without a lock. I don't suppose Erikson gave up what this key was for, did he? No, I didn't think so. Thanks for this. Let me know if you hear where this key might open. Nie ma sprawy, kochaniutka. Ale znalazłem też papier w jednej z rudek w rynsztokach. I found this paper in one of the shacks in the gutters. Now this is a useful piece of paper. This is precisely what I was looking for. Palcem przez papier. I can finally leave this rat hole. You deserve a reward. No pewnie. I can spare 200 gold coins, but take them, and you ask no more questions. Deal? No dobra. Ale... Kurde, wypytać się o jej historię, czy wziąć złoto. Zawsze to jest, kurcze, dylemat wszelakich gier RPG. Informacje, czy kasa? Bądźmy natarczywym dżentelmenem i nie prośmy o złoto. Keep the gold. Just answer my questions. People usually see gold and forget everything else. Right. Ja jestem inny. What do you want to know? Co jest takiego ważnego w tym stałym świstku papieru? What's so important about that old scrap of paper? There's no secret that it's linked to my father. You must have worked that much out yourself. But my father is my business. Spoko. Czy wciąż sądzisz, że twój ojciec przebywa na wyspie? Do you think your father is still on this island? He was. Whether he still is and whether he's still breathing. Those are different questions. But I'll find him. Co teraz się stanie z twoją gospodą? What's going Mogę ją zatrzymać? The tavern's only ever been a place for me to hole up in. When it's time for me to move on, I'll find someone who wants it. Ja chcę! Dobra, to co będzie z Luderą? What will happen with your father's shack? I have no use for it. You can have it if you want. You already have the key, after all. Thanks. That place might come in handy. It obviously did for my father. If you're going to keep it, take my advice and burn the bed linen. I'll take the shack. Always wanted something with a sea view. That's probably enough with the questions, isn't it? For now. Maybe. Maybe we can talk again later. You're a rare one. And I've traveled the length and breadth and met a lot of people. Right. All I need to do now is find a way out of this wretched town. Ha! To też znalazłem! Z miasta można się wydostać przez magazyn na zapleczu burdelu Madame Sonii. There's a way out of town through the storeroom of Madame Sonia's brothel. Really? Wouldn't have thought that that witless sop would have the guts. She's a woman who likes to keep the bed warm on both sides of the argument. Still, you have the ring of truth. And I haven't had any better leads. I'll meet you at Sonia's. You can show me this tunnel before you can think of any reward. Okay. Sometimes you have to take a risk. Skordo będzie wściekły, ale co tam? Może... Przepraszam, nie chciałem przeszkodzić. Ile ja mam kasy? 300. Pogadanie z Filusem. I hear there's a fur shop for sale. Would you be interested? Fur shop?
I'm not buying another stool. Bełty, jagody. I'll be happy if I never sell another thing. Know any hermits? I think I'd make a good one of those. Strażnik? Nie, od strażnika nic nie chcę. Wasilij, czekaj! Did you make it here across the seas? Dobra, powiedzmy, że jestem rozbitkiem. A ty? I was shipwrecked. I washed up here. What about you? I'm a sailor. Was. With the storms, there's nothing to do in the harbor. And I give up my job with Patty. Pracujesz dla Patty? So you work for Patty? I used to. Serving beer. But people are running out of money to spend on beer. So, I was no longer needed. Luckily, she hasn't asked me to clean out my berth yet. If you're looking for work, you won't find a lot. To co się dzieje w porcie, jeszcze mi powiedz. What happens in bardzo wcześnie o to pytam. Not much since the ship stopped coming in. Carrasco is in charge of things. He manages the warehouse for the order and he pays terribly. Stick to Luca. He's got something cooking. And if you do well, there'll be an extra coin or two. But don't let him swindle you. Luca is a complete skinflint. Kradzież kieszonkowa. Fajnie. Hej, masz skręta? Hey, can you spare a roll of Bruegel? Do I look like someone who would distribute that stuff? Luta moneta. Try somewhere else. Pancerz. Pancerz Wasyla. Niko. A nie, Niko jest od ryb. Z Filusem nie chcę, już gadałem. Wasyl. Ingvar. What do you think of the Inquisition? Locking us in here and claiming they want to help us. No, kolejny pancerz. To zbieram. To się jeszcze z pancerzem? Daj to. Dobra. Masz złoto, dawaj Michem. Here is your gold. Give me the bowl. Here you go. Just keep quiet about where you got it. Spoko. A znasz jakiś fajny dowcip? Know any good jokes? Jokes? A sailor walks into the tavern. Miksturę to weźmiemy. A chicken and under the other he has a sausage. The innkeeper asks him. I know that one. Sometimes you have to take a risk. Dobra, mamy dwie misy na trzy. O, jeszcze Walter. A nie, z Walterem nie będę gadał. Z nią sobie raczej nie pogadam o złotych miskach. Kurde. Dlaczego tu jest tak ciemno? Skręt wziąłem. Darmowy browar. Kurde. Paty tu miała przegwizdane. Albo ludzie tak co uczciwi. Jabłuszko weźmiemy. Patelnię mam. Fiolka. Wezmę na pewno. Nie, miotu nie chcę, czarownicą nie jestem. Kadensik. Weźmy wszystko. Patty już się za to nie obrazi. O, kufery Patty. Obrażą się za to czy nie? Na wszelki wypadek zapiszę. Tak. Kufer. Ach, nie ten. Yes. Ekstra. Danie z patelni, przepis, mikstura leczenia oraz strzały. Jak to nie? Don't even think about stealing anything. Ha, sorry, za późno. Ingvar, Wasyl. Kto tu może mieć jeszcze tą złotą michę? To jeszcze mi się chwalił.
Rodriguez, marynarz. Moe. All right there. Who are you? Ktoś za jeden. I work for Dargo, delivering meat. I see. That's sorry. A tough job. Yeah, especially as I remove offal, keep the butcher's shop clean, render fat, and fetch cattle. If you don't want to, can I get on? I've got a lot to do. Sprawa farmerów. Dargle told me about the farmers that come here. That they can get a little annoyed. They kick up a mighty fuss too. But what can we do? We have orders to slaughter the cows. I usually try to stay out of it. Dobra, tutaj jest Walker. Rolnik. Kurde, od kogo była ta trzecia micha? A potem sprawdzę w jakiej solucji. Dobra, miałem się tutaj zagnieździć. Patty, kochanie, gdzie jesteś? O, jest i Patty. Right, so let's see this tunnel. So, you were telling the truth. Is the path clear? Through to outside the town? I don't know. Then find out. If someone's going to walk into the arms of the Inquisition, I'd rather it was you. No offense. Well, are you going to check it or stand there looking gormless? Nie nazywaj mnie głupkiem. No nie, jeszcze powiesz, że się zawiesiło. No co za baba, zawiesiła się. Aż muszę normalnie wczytać z autozapisu. Ale to, oszczędzę wam tego. No i dobra, jestem z powrotem. Otworzyłem drzwi, sprawdziłem, co jest na zewnątrz. Teraz pogadam z Patty, mam nadzieję, że się znowu nie powiesi akcja. Right. So let's see this tunnel. Sprawdziłem wyjście z tunelu, jest czyste. I've checked. The way out of the tunnel is clear. It leads outside the town walls. I'm impressed. And not a question of a reward yet. I don't have cause to say this often, but thank you. I promise. Bo taki ładny dziewczyn zawsze. I'll return the favor. I'm going to head for the beach outside the town, see what I can find. Got to start somewhere. I'll be there for a little while. Just in case you get the urge to look for me. Ja. Do ciebie zawsze, kochanie. Dobra, Patty sobie poszła. Zobaczmy, czy się nie zgubi. A, tutaj te drzwi otworzyłem. Była szafa. Z kilkoma fantami, w sumie takie średnie, że tak powiem. Tam był eliksir many, jeszcze kilka innych mniej wartościowych rzeczy, dokładnie dwa. Dwie mniej wartościowe rzeczy. No i cóż. O, nie zgubiła się. Jakby mogła. No i co? No i tyle. Nie, zdawało mi się. Myślałem, że to skrzynie. Dobra. Gdzie jest trzecia micha? Mam dwie stówki. Erikson, a nie, ty nie chcesz ze mną gadać. Oficer okrętowy, Olga! No i łóżko. Całkiem zacnie. Świt w mieście portowym, jak miło. Lili, wojownik zakonu. Chwila, czy właśnie jakiś wojownik zakonu nie miał michy? A, mniejsza o to. Nie, ja chciałem sprawdzić zadania.
Czy złoty michy? Dytar. Od dytaru już dostałem michę. Dzień złoto od Konrada. A przejdźmy się do dzielnicy kupieckiej i weźmy tego, trochę tego złota. Mi się na pewno przyda. Wojownik z Jakonu. Z kim warto by się gadać. Edgar, nie, z Edgarem też nie będziemy gadać. Gad. Nie widziałem cię wabby w pobliżu burdelu. Haven't I seen you hanging around the brothel? What, me? No, no, not me. Nic nie masz. You catch me there. I mean, real men don't pay for it, do they? They, well, you know, it wasn't me you saw. Yeah, you're right. And you are a real man. Dobra. A teraz mów prawdę. Right. Now, let's hear the truth. It's Cutter's fault. He made me do it. He did. He wanted me to set aside some weed for him. Just a bit. What did he give you for it? Me. And some gold, but it wasn't much, and I haven't any left. Please don't tell Carlos. I couldn't hack it in the monastery. I'm not cut out for it. I have allergies. Just get out of here. Thanks. Straszne. Mam alergię. O, to jest strażnik jakiś. And what are you doing creeping about round here? Let me guess. You're lost, right? Tylko spaceruję. I'm just passing by. Then I'd just keep on doing that if I were you. I don't know you. Make sure I don't need to get to know you. Okej, spoko. Nie będę pytać o problemy z Donem. Tilda. Hey. If you're looking to buy something, you'll have to talk to comrades. I'll just work here. Po twoim głosie nie słychać, by ci się to podobało. You don't sound too happy about that. My family's been selling our harvest to Conrad for years. When we lost everything in the troubles, he said he'd take us in. In? He makes us sleep outside. Co mi powiesz o Konradzie? Tell me about Conrad. His house is full of supplies, but he won't share them with you if that's what you're after. He didn't lift a finger to help us when they took our cows to be slaughtered. And we've known him for years. Who took your cows? The Inquisition. Said they needed to feed people. But now how do we feed ourselves? Of course, Conrad talked to Carlos and got his cows spared. A gdzie krowy Konrada? Can you help me? I need to know where Conrad's cows are. He has them in an enclosure at the rear town gate. He has a farmer garden. I don't know his name, but he looks tough. All the cows are comrades, apart from my Elsa. At least they've spared her so far. Co ci się stało? What happened to you? You must know what terrible things have befallen this island. All those ruins bursting from the ground. Some of them rose in the middle of our farm and the Inquisition said we had to leave. But my sons are still out there somewhere. They all went their own way before these creatures came. I hardly get a wink of sleep worrying about them. Do you know where they are? Do you know where my sons are? I have no idea. If you hear anything or meet someone who's been outside, please don't forget to ask about them. Please. Spoko. Co do twoich synów? Jak się nazywają? To będzie przydatne. What are your sons called? Beppo's the oldest. He didn't want to come to town with us. Always ran with the wrong crowd. I worry he's fallen in with the Don's gang. William volunteered for military service with the Inquisition. And Leon, my youngest, just took off in the night. No, będę się rozglądał. I'll keep my eyes open. Oh, thank you. Don't get your hopes up. Okay. Czy twój mąż nie może pomóc? Can't your husband help? Ingvar? We're in dire straits, and he's drinking the last of our gold in the tavern. No to pójdźmy do Ingvara.
coś od niego może wyciągnę. Wiem coś nieco o Konradzie. Chyba drugi to się Alvaro nazywa, czy jakoś tak. Który prowadzi sklep Kowalski. Właśnie kuźnie. A wróć, nie tam się zagalopowałem. Ingvar jest gdzieś tutaj. Wolki. Wstawaj. Twoja żona martwi się o waszych synów. Your wife is worried about your sons. Oh, Tilda. She worries about everything. No wonder my lads have gone. They needed the peace. No dobra. No to znam wersję tego pana. Kurde, jakiś tutaj zakonnik chyba miał michę. Strażnik, żona rolnika. Kostar. Elias. Powiedz, co masz na sprzedaż. Cięte. Cena sprzedaży 17, cena sprzedaży 02. Nie, sorry. Będzie trzeba poczekać na coś bardziej przydatnego. Druże złota misa, okej. Też nie, dokumenty nie, dobra, wyjdź. Koniec. Kostar. Pohandlujmy. Coś masz fajnego? Od ostatniego czasu. Złoty kielich. Nie, absolutnie nic. Nie. Bardzo nie masz. Nic dla mnie. Sebastianie. Sebastian już nie chce ze mną gadać. Co tu mamy? A, myślałem, że jakieś zioła. Dobra, pokręćmy się jeszcze trochę. Choroba jasna. Kto miał tą michę trzecią? Wiem. Może to był ten jego mość. No i to znalazłem szpiega Sida, to nie. Kurde. No nie przeżyję, jak nie znajdę. No nic. No, roślina many. Ciekawe, czy kiedyś mi się skończy miejsce w ekwipunku. Lukor, hey, pogadajmy. Wait, not here. Huh? We talk here, Carrasco will listen. He doesn't have to know everything. Let's go somewhere else. Spoko. Dobra, to masz jakiś problem z Carrasco? You have a problem with Carrasco. Well, let's see. All those temples turn up and we're thinking, hurrah, the gods have finally smiled on us. Then the Inquisition arrive, take over our island and start claiming all the treasure belongs to them. How would you feel? Źle. A jakiś konkretny problem? But do you have a particular problem with Carrasco? He's the worst of them. Claims I've been stealing, even have. Jak to możliwe? But he's never found anything. It's an outrage, I tell you. Spróbujmy kradzieży kieszonkowej. You think the Don will hand out gold as rewards?
from the amount I've heard he's got, he's sure to. Swoją miksturę leczenia. Najbardziej wartościowa rzecz. Szukam pracy. I'm looking for work. You could lug crates, but you have to talk to Carrasco. But you don't look like the crate lugging kind of guy. No nie. What do I look like? Like someone who will willingly take greater risks for greater profits? Co nie, więc że kradzież to nic złego. So you don't think stealing is an outrage? Taking from the order is not stealing. It's our duty. To liberate items from the warehouse. I'm damned if I'm letting the Inquisition get all the treasure. But those lads have run up tabs to pay. They've bedded too many wenches. They're getting greedy. And I won't have that. Dobra, o jakich gościach mówisz? Which lads are causing trouble? There's Durham. He's a worker from the harbour. Who else? Ingvar and Vasily. Neither of them has a proper job, so they're just work for hire. Most of the time they can be found in Patty's tavern. Fine woman she is. Wiem. Dobra, a chciwość na czym polega dokładnie? How exactly have they got greedy? They stole 5 ancient armor plates that were found in the ruins. Can this armor be used? You mean to improve your own armor? Yes. They're more ceremonial than practical, but they're still very valuable. Dobra, to jak mam postąpić z tymi jegomościami? What do you want doing with these lads? How should I handle it? Any way you like. They've crossed me for the last time. Do what you have to do. Just get me those armor plates back. And don't let them fall into Carrasco's hands. Spoko. A co dostałem w zamian? What's in it for me? Złota waza. You can have the gold I offered them. 50 gold pieces for each plate. 5 plates, that's 250 all in. 250 is a good price. You won't get that much coin faster and easier anywhere else. A co na ty na 400? I want 400. Yeah, and I want Patty to roll naked in a bath of warm oil with me. But it ain't gonna happen. Your boys wanted twice that much. That'd be 500. I'll take 400. I earn, and that way you still come out ahead. Unfortunately, you have a point. All right, I'll pay 400. But only if you make sure those greedy asses stick to our agreement in the future. Spoko, odzyskam pancerze. I'll retrieve the armor plates. That's the spirit. I'm here if you've got any more questions. Spoko. Jeśli dobrze pamiętam, mam już 3 z nich. One powinny być gdzieś tutaj. Tak, pancerz, mam 3. Dobra, i trzeba by się wybrać, odzyskać te pancerze, ale to już dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.